Szanowni Państwo, dzień dobry wszystkim gościom. Kłaniamy się Państwu w budynku Concordia Design. Fajna atmosfera, dobra energia. Bardzo cieszymy się, że Państwo do nas dotarli. Zapraszamy Państwa na taką wspólną, ja bym tego nie nazywał debatę, raczej rozmowę na temat fotografii dzisiejszej i przyszłości fotografii. Skoro mamy 2022 rok i wiemy, jak wygląda sytuacja na świecie, to możemy pokusić się o rozmowę o przyszłości fotografii. Przedstawię główną bohaterkę dzisiejszego wernisażu, autorkę zdjęć wystawy Być silnym, zdrowym, szczęśliwym, to be alive. Od razu poinformuję, że pani Ania chciałaby też pozdrowić no nieobecną dzisiaj z nami panią Agnieszkę Jakobson-Cielecką, szefową z Uniwersytetu, ale też kuratorkę poprzedniej wystawy, też podziękować za pomoc właśnie pani Agnieszce Jakobson-Cieleckiej, która nie może dotrzeć dzisiaj na nasze spotkanie, ale pamiętamy i też panią Agnieszkę z tego miejsca pozdrawiamy. Proszę pozwolić, że ja teraz poproszę tutaj do mikrofonu panią Annę Gądek-Grodkiewicz, ale widzę, że nie sama, tylko w towarzystwie Leo. Pani Aniu, brawami, witamy. Państwo też chyba tak zrobią, zapraszamy. Proszę Państwa, na fotelach siadają pani Beata Łyżwa-Sokół, szefowa działu Foto Gazety Wyborczej Agencji Gazeta. Dzień dobry pani Beato, serdecznie witamy. No i mistrzów fotografii, wybitne nazwiska. Tomasz Tomaszewski, wybitny polski fotograf. Dzień dobry panie Tomaszu, kłaniamy się. I pan Tomek Sikora tuż obok, też wielkie nazwisko znane w kraju i za granicą. I my w tym towarzystwie będziemy z Państwem spędzać najbliższe kilkadziesiąt minut. Dziękujemy za to spotkanie. Jeszcze nowi goście dołączają, to proszę znaleźć jeszcze ostatnie wolne miejsca. Widzę, że też ostatnie zdjęcia są pani Aniu wieszane. To fajne jest, że to takie trochę naturalne, że jeszcze coś tutaj przewiesimy. Ktoś chciał zabrać ze sobą może. Chyba, że ktoś chciał zabrać. Jest to nakryty w trakcie ściągania pracy. A może zrobimy nawet taką sytuację, że po całym wernisażu, gdyby któreś ze zdjęć Państwa jakoś szczególnie wpadło w oko, to zawsze można podejść tak do pani Ani i porozmawiać o tych możliwościach zabrania takiego zdjęcia do domu, prawda? Znaczy, miło będzie, jak podejdziecie państwo do mnie, a nie, że weźmiecie i wyjdziecie. Dokładnie do tego zmierzamy. Szanowni Państwo, pani Aniu, być silnym, zdrowym, szczęśliwym, to be alive. Anna Gądek-Grodkiewicz, słowo wstępu od pani o tej wystawie. Na wstępie oczywiście tak ważna sprawa, tutaj Paweł już zapowiedział, ale chciałam podziękować raz jeszcze Wydziałowi Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, dyrektorowi Jerzemu Pietraszkowi, Uniwersytet SWPS oczywiście, tym dwóm instytucjom za dofinansowanie. Kultura jest niezależna, wspaniała, ale potrzebuje zawsze dofinansowania, żeby móc na przykład zrobić takiej wysokiej jakości wydruki. Dziękuję patronom medialnym, czyli Gazecie Wyborczej Wrocław i Radiu RAM i partnerowi, czyli Concordia Design i wszystkim dobrym duchom, życzliwym osobom, które mnie tutaj wspierają non-stop, czyli Agnieszce Jakobson-Cieleckiej, Andrzejowi Grodkiewiczowi, Wojtkowi, który będzie nas tu nagrywał, Tomkowi, który wieszał z nami wystawę i precyzyjnie mierzył piony i poziomy. Masę jest tych osób, to tak bardzo szybko. Być silnym, zdrowym, szczęśliwym to jest chyba marzenie każdego z nas. I każda osoba inaczej zabiega o to szczęście, zdrowie i siłę. Niektóre osoby nie robią nic, a niektóre decydują się na takie szalone akty i czyny, jak wejście do... No, częściowo zamarzniętej wody. Do przerębla. Do przerębla po prostu. I to wydało mi się absolutnie fascynujące, bo jestem okropnym zmarźluchem. Więc ta wystawa powstała z mojej fascynacji czymś, co jest mi obce, ponieważ ja potrafiłam zmarznąć w Brazylii jako jedyna osoba w trakcie lata. I chyba sztuka powinna brać się z naszych emocji, fascynacji, takich rzeczy, które są nam obce, przerażają nas albo po prostu nas zachwycają. I muszę przyznać, że różne robiłam materiały, a ten materiał okazał się jednym z takich przyjemniejszych i mam nadzieję, że Państwo, kiedy patrzycie na tę pracę, czujecie tą energię i tą szaloną jakąś taką sytuację
obcowania człowieka z naturą. A gdzie to jest, pani Aniu? Jak pani tam trafiła? Co to za historia? Zobaczyłam ludzi, zobaczyłam w obrazku po prostu, w informacji o takich ludzi, którzy idą w góry w samych shortach, butach i stwierdziłam, że to jest coś dziwnego, że to jest ciekawe, zadziwiające i zaczęłam drążyć temat. Dowiedziałam się, że to sytuacja się dzieje w Przesiece, niedaleko stąd, więc jest idealnie, bo mogłam tam kilka razy pojechać. Pojechałam tam na jeden dzień sprawdzić, czy to jest ciekawe, czy to jest może mało ciekawe, bo to nigdy człowiek nie wie, co spotka. Czy jakaś grupa idzie, tak, w kierunku Przesieki, tak, sobie to wyobrażamy teraz i pani ich spotyka trochę, tak? Wim Hof, słynny Iceman holenderski, kupił sobie chatę drewnianą w Przesiece, ponieważ uznał, że tam mikroklimat jest idealny, wspaniały, cudowny, lepszy od innych mikroklimatów w Europie i zaczął sprowadzać tam, znaczy jeździł tam ze swoją rodziną najbliższą, ma czwórkę dzieci. Tak jak państwo czytaliście w jego historii, jego żona popełniała samobójstwo, bo cierpiała na choroby psychiczne i on wypracował takie metody obcowania z naturą, głębokiego oddychania. Tu dowiedziałam się, że Tomek Sikora oddycha z Wimem Hofem, więc to jest od paru lat, więc ciekawy wątek. Tomek może opowiedzieć, co mu to daje. I po czasie, on jest też trenerem, atletą, więc po czasie zaczął gromadzić ludzi wokół siebie, którzy chcieli z nim trenować. Na początku to była mała grupa. Poszli później na Kilimandżaro w shortach i w butach, pobili jakiś kolejny rekord Guinnessa. Z tymi rekordami to jest zabawna sytuacja, bo to są takiego typu rekordy, gdzie nie ma konkurencji, no bo ile osób idzie w shortach na Kilimandżaro, więc prawdopodobnie byli jedyną grupą bijącą ten rekord, więc do tych rekordów to można mieć taki dystans mały albo przebiegnięcie gdzieś tam na północy. I to są ci sami ludzie, czy to o innej grupie pani mówi? A to są różni ludzie, ponieważ to wszystko zaczęło być bardzo sławne. Coraz bardziej się ta grupa takich zafascynowanych osób tą metodą, tym treningiem zaczęła się rozrastać i do Przesieki, do tej małej naszej Przesieki coraz więcej ludzi z całego świata zaczęli przyjeżdżać. Ja tam spotkałam ludzi z Ameryki, znaczy ze Stanów Zjednoczonych, z Ameryki Południowej, z Australii, z Azji. Nie spotkałam z Afryki, ale to może wynika z różnicy temperatur. Na przykład, ale z pewnych fascynacji, że teraz akurat jest w zeszłym tygodniu 6 października był wernisaż wystawy właśnie dokładnie tej w Tunezji, w Tunisie, na Biennale Geofoto i tam to wszyscy byli zafascynowani. Sceneria była taka, że zdjęcia pojawiły się na specjalnie zbudowanej konstrukcji przy ciepłej, wspaniałej plaży. Palmy są dookoła. I na tej konstrukcji wiszą zdjęcia z tymi osobami bez koszulek w śniegu, więc tam ludzie są absolutnie zafascynowani, ale to jest bardziej prawdopodobnie, ja tak mogę tylko spekulować, fascynacja typu wow, coś takiego się dzieje. Wątpię, żeby to była szło w stronę inspiracji, to ja tam chcę pojechać, więc myślę, że różne narodowości, różne osoby podchodzą do tego, czy to jest zdziwienie, zadziwienie, czy to idzie w stronę, chciałbym spróbować, więc dobra, kończę ten wątek. Ale wie pani, od razu mnie to interesuje. Pani podgląda tych ludzi w niezwykle prywatnych sytuacjach, tak? Oni są w kostiumach kąpielowych, w bieliźnie, to są prywatne sprawy. Również ten wątek, który państwo opisują tutaj przy każdym zdjęciu, to ludzie po tak zwanych przejściach, po niezwykle trudnych sytuacjach życiowych. Nie wszyscy. Niektórzy są sportowcami, którzy chcą podciągnąć swoje osiągi, mówiąc tak trochę żargonem, ale tak to mówili, czyli zwiększyć swoją wydolność organizmu. Więc te historie były bardzo różne i rozmawiałam z każdym. Oczywiście tak, zajęło mi to czasu i rozmów, żeby zdobyć zaufanie. Że zgodzili się w ogóle to zaufanie, że pani zbudowała. Ale ludzie lubią być fotografowani, tylko muszą czuć zaufanie, że okej, ufamy tej osobie, wiemy, jaka jest motywacja. Ale też opowiedzieli pani trochę swoje historie, stąd te opisy, prawda? Tak, tak. Mi się wydaje, że to ludzie lubią opowiadać o sobie, lubią być fotografowani, ale oczywiście wymaga to odpowiedniego podejścia, odpowiedniej rozmowy, zbudowania relacji, zaufania. No to jest cała praca, proces.
No i te historie są bardzo różne. Rzeczywiście są też takie ciężkie historie z poważnymi chorobami, gdzie ludzie się mierzą z tymi chorobami i szukają właśnie różnych metod i znajdują na przykład tą metodę jako najfajniejszą, bo to jest silne dotlenienie organizmu przez metody oddechowe. To jest zmierzenie się ze swoją psychiką, ponieważ ja na końcu weszłam do tej wody. Wcześniej sobie nie pozwalałam, bo nie mieszam wątku, jak pracuję, to nie, no nie mieszam tych dwóch światów, tak? Jestem super skupiona, ale na końcu i Wim mnie zachęcił, bo Wim też tam był, a na samym końcu jeszcze byłam na Islandii z kolejną grupą, no i ta grupa mnie też namawiała cały czas, odmawiałam, ale na końcu tam było tak pięknie, że weszłam ponownie do tej wody. I to są takie doświadczenia, które są dostępne dla każdego, ale kto z nas, jeśli nie spróbuje, może wiedzieć, co to daje. A to, jeśli jest właśnie poprzedzone odpowiednim rozgrzaniem organizmu, dotlenieniem, powoduje, że kiedy wchodzimy do tak zimnej wody, endorfiny się tak mocno wytwarzają, że aż jest euforia, że my jesteśmy w takiej lodowatej wodzie. Więc to jest zaskakujące. I mówi to największy zmarzluch na świecie. Mój mąż może potwierdzić, że w Brazylii, kiedy był karnawał, środek lata, ja miałam górskie skarpetki i polar w nocy, bo taki mały wiatrak mnie chłodził za bardzo. Więc potwierdzam, że to działa. To jest klasyczne morsowanie? To jest czy forma. To się czymś różni? Tak, różni się. Właśnie tym podejściem do treningu oddechowego niewiele się różni, ale się różni na przykład tym, że morsowanie, osoby morsujące zakładają chyba rękawiczki, trzymają nad wodą. Te osoby nie trzymają nad wodą, tam wchodzą w całości. Ale tutaj jest, to nie tylko jest o tym zanurzaniu się w wodzie, mimo że to jest najbardziej wizualnie spektakularne, dlatego tyle tutaj jest tego, tak? Ale to jest o pracy nad sobą, niezależnie od tego, co nas spotyka, po prostu. Czyli konsekwencją tego podglądania było też to, że pani trochę przełamała swoje bariery. Tak, ściągnęłam taki puchowy płaszcz, w którym chodziłam cały czas i zostałam tylko z jedną puchówką, nie miałam już dwóch. Pamiętam, że to pan Tomasz Tomaszewski słynie z takiego powiedzenia, że fakty są nudne. Ciekawe jest to, co się dzieje w konsekwencji tego, co na przykład fotografujemy. Panie Tomku, zechciałby pan zabrać głos i słowo komentarza do tego, co pan widzi? Do mikrofonu, gdyby pan zechciał, mamy ich kilka. Wiele z tych zdjęć mnie zaskoczyło. Ja znam ten materiał, bo kiedyś Ania się z nim pojawiła u mnie w piwnicy, w której dokonuję różnych okropnych rzeczy. Dręczę młodych fotografów. I próbowaliśmy ułożyć z tego spójną historię, ale tych zdjęć było znacznie mniej. I fotografia nie znosi wielu rzeczy, między innymi takiej redundancji, czyli nadmiarowości. I wtedy pamiętam, że próbowaliśmy usunąć zdjęcia, które były powtórzeniem. Natomiast to w ogóle tutaj nie przeszkadza w formie wystawy. Te zdjęcia się zupełnie inaczej odbiera, inaczej się je czyta. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Nie przemawia to specjalnie do mojej wyobraźni. Unikam tego typu radykalnych doznań. Myślę, że ten stan euforii, o którym Ania tak przekonująco opowiadała, wolę osiągać konsumując kolejną szklaneczkę single malta na przykład. Mniej więcej chodzi o to samo, bo podejrzewam, że nie ma różnicy między pójściem na ćwiczenia fizyczne gdzieś do jakiejś nudnej sali wśród tych maszyn, a piciem alkoholu, bo jedno i drugie rozluźnia mięśnie. Wybrałem to drugie ku wielkiemu zadowoleniu. Także jest to dla mnie również ciekawe doświadczenie, które tylko mnie uzmysławia, że świat jest ciągle pełen dziwnych ludzi, którzy próbują osiągnąć to poczucie być może nawet i szczęścia, czy takiego znaleźć jakieś takie wewnętrzne pogodzenie ze sobą samym i próbują tego typu rzeczy. W tym nie ma chyba nic złego. No, są tacy wśród nas, którzy to rozumieją, są tacy, którzy osiągają te same stany
zgody ze sobą w inny sposób. Także z ciekawością to obejrzałem. Trochę mnie to przeraża, bo ja też nie znoszę zimna. Przy okazji zapytam, a ktoś z Państwa próbował kiedykolwiek, gdyby podnieść rękę, gdybyśmy tak wybadali, no mniejszość, ewidentnie mniejszość, 5, 6, 7 osób może kiedyś tego samego doświadczało. Większość z nas jednak nie próbowała. No i też robi to na nas wszystkich wrażenie. Pan Tomek Sikora, tuż obok pana Tomasza, wiem, że pan zwrócił uwagę od razu na tego mężczyznę z brodą, prawda? Czy państwo widzą tam tą fotografię po lewej stronie, lewa ściana, i pan Tomek mówi, znakomity ten mężczyzna. Możemy od tego zacząć? No może nie mężczyzna, tylko sytuacja, bo ja tak nie przepadam za mężczyznami specjalnie, szczerze mówiąc. Natomiast chciałem powiedzieć, że Tomek mówi o takich dwóch... Mogę się przesiąść? Tomek mówi o dwóch radykalnych postawach, mianowicie o rozluźnianiu mięśni poprzez alkohol lub właśnie takie ekstremalne działania. Ja bym się gdzieś ulokował po środku ze wskazaniem na tego typu radykalizm właśnie, który jest na zdjęciach. Bo ta forma, którą Tomek preferuje, że tak powiem, jest mi już długo znana i myślę, że przyszedł taki czas, że wolę chodzić po lesie, może jeszcze nie nago, ale wszystko przede mną. Bardzo cenna jest taka tego typu wystawa, dlatego że o ile Tomek tu powiedział, że w Tunezji to ludzie tego nie zrozumieją, bo nie widzieli śniegu na oczy. My tu widzimy śnieg, bo w Polsce jest piękna zima, a niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że tak niedaleko mają tego mistrza z Holandii, który może fajnie ludźmi pokierować. I tu nie chodzi o to, żeby od rana do wieczora taplać się w zimnej wodzie, tylko żeby rozpoczynać na przykład dzień takim chodzeniem na bosaka w ogrodzie, jeśli ktoś ma ogród, czy w parku po śniegu, prawda? Czy kończyć w ten sposób dzień, a ci, którzy już będą bardziej zaawansowani, no to mogą sobie dalej podążać za Wimem Hofem i zmierzać na Śnieżkę na przykład zimą. Także Aniu, gratuluję, bo to bardzo, bardzo cenna rzecz dla ludzi, która może ich zainspirować po prostu i bardzo fajnie sfotografowana. Jeśli mogę jeszcze coś dodać, że tak myślę właśnie o tych zdjęciach, że one prowadzą do refleksji, czyli do czegoś najbardziej, myślę, wartościowego w fotografii, jak zdjęcie do refleksji nie prowadzi, to jest po prostu puste, krótkotrwałe doświadczenie, może zadowalające oko, ale jeśli nie karmi intelektu, to po prostu z tego niewiele wynika. My patrzymy na takie zdjęcia piękne, ale ich nie zapamiętujemy tak naprawdę. Więc te prowokują do refleksji. Co więcej, jaki miły głos. Są pewne rzeczy w naszym życiu, które czynią to nasze życie znośnym. Myślę, że nadzieja, miłość, w naszym wypadku chyba fotografia i psy. Psy są bardzo ważne, ale wrócę do tego wątku, tej refleksji, że czuję po tej naszej chociażby rozmowie, że ona popycha nas w stronę rozmowy nawet o idei, czyli zupełnie o czymś najpiękniejszym, bardziej niż w stronę rozmowy o wydarzeniach, a już najgorzej byłoby, gdybyśmy rozmawiali tutaj o ludziach i o rzeczach. No wtedy chyba musiałbym przeprosić i po prostu wyjść i pójść się napić zamiast marnować czas. Także to działa, Aniu, ta wystawa, że patrzysz na te fotografie i nie zatrzymujesz się na ich płaszczyźnie, tylko gdzieś wędrujesz w głąb, że wsiadasz na taką falę, nawet trochę zamarzniętą, i płyniesz gdzieś poza obraz,
co jest najtrudniejszą rzeczą, żeby osiągnąć, żeby fotografia w ten sposób działała, żeby ona się nie kończyła tylko na płaszczyźnie, którą oferuje, bo to trudno, tym nie zaskoczymy dzisiaj, my już wiemy, ta funkcja fotografii się po prostu radykalnie skończyła nagle. Po prostu ona umarła chyba z przegrzania po prostu, odczarowała świat i dzisiaj myślę, że na fakty już po prostu nie ma miejsca. Jedyne miejsce dla nas, ta przestrzeń, która pozostała, to chyba na interpretację tych faktów. Więc tutaj znajduję dużo zdjęć, które są metaforyczne, a więc zawierające niejednoznaczny symbol, co jest, oddala nas metafora od rzeczywistości, to fakt, ale... A byłby pan, panie Tomaszu, w stanie wskazać konkretną fotografię, o której pan myśli w tym momencie? Tak, taka, która na mnie mistycznie jakoś działa, taki człowiek, przepraszam, to niezręczna sytuacja, za mną wisi taki człowiek w wodzie schowany. Ale jest tutaj sporo takich, no, nie chciałbym wskazywać paluchem, jest to po pierwsze nieeleganckie. Lubię elegancję, bo to dowód na dobre wychowanie, więc staram się jakoś zachować. W każdym razie może nie konkretne zdjęcia, ale jest ich tutaj sporo. Niektóre po prostu zajmują się pokazaniem rzeczy, która jest interesująca, niezwykła, rzadka, oryginalna, ale są też takie, które zapraszają do tej najcudowniejszej przygody, czyli do takiego podróżowania poza płaszczyznę obrazu. I to w fotografii cenię bardzo. Tomek Sikora, Tomasz Tomaszewski. Jeszcze chciałbym do pani Beaty oczywiście na chwilę oddać się też mikrofon. Pani Beato, ile ponad 20 lat doświadczenia w fotoedycji, tak? Dobrze tam? Mam takie informacje. Gazeta Wyborcza, dział foto, Gazety Wyborczej, Agencja Gazeta. To nawiązując do tego, co pan Tomasz sugeruje, nie rozmawiajmy o przedmiotach, rozmawiajmy o ideach. Widzi pani tu jakąś ideę w tej wystawie? Ja chciałam może trochę w kontrze, ale też powiedzieć jakby o moim wrażeniu. Pewnie jeszcze tutaj na tej sali... Jak najbliżej mikrofony, ewentualnie koledzy troszeczkę suwaki nam teraz podniosą. Lepiej. Tak, tak. Pewnie jeszcze tutaj na tej sali znajdzie się parę osób, które pamiętają taki magazyn Poznaj Świat. I to był taki magazyn, który dosyć dawno temu wręczył mi mój tata, a wtedy nie było tak wiele mikrofon. Gazet, wtedy nie było tak wiele gazet jak w tej chwili, że właściwie jak wejdziemy do kiosku, to można nie wyjść przez cały dzień i szperać tam i odnajdywać jakieś niesamowite historie. Więc myślę, że to spowodowało, że już właściwie przez te kolejne lata ja jakby tak patrzę na fotografię i z tej fotografii uczę się różnych rzeczy i dowiaduję. I pewnie też z tego samego powodu znalazłam się w gazecie i zajmuję się fotoedycją. I to jakby odnajduję w zdjęciach Ani. To jest zresztą nie pierwszy taki projekt, który jest dla mnie jakoś tam zaskakujący, ciekawy. Nie znałam tej historii, nie wiedziałam, że takie warsztaty się odbywają, między innymi w Polsce. I to jest dla mnie wartość tych zdjęć. Ilu z Państwa słyszało w ogóle o Wimie Hofie? Tak znowu zapytam badawczo. To już połowa sali mniej więcej. Tak, tak. Tak to wygląda. No jak Pani wrażenia? Z tej wystawy? Tak. Ja też znam projekt Ani, bo Ania rzeczywiście... Myślę, że tuż po zajęciach z Tomkiem wysyłała mi część zdjęć, te pierwsze fotografie i one już od samego początku robiły na mnie wrażenie. Wciągało mnie w ten świat, też to już chyba jest nas czwarta osoba, która nie bardzo lubi zimną wodę. Ja też do nich należę i też miałam gęsią skórkę, widząc niektóre zdjęcia, ale równocześnie one mnie od samego początku intrygowały i wciągały. To jest świat, który mnie interesuje, bo go nie znam i jest też tak opowiedziany, żebym jednak chciała tam na chwilę zajrzeć. Jest intrygujący, niedopowiedziany,
prawda? Te zdjęcia są, jest dużo takich ujęć, które to właśnie też, Tomek, które wskazałeś, ta kobieta taka zupełnie kuląca się w tej wodzie, to jest zdjęcie no, jakby niesamowite. Jest tu jeszcze kilka takich, moje jedno z ulubionych, takie pionowe zdjęcie chyba tam w kąciku, gdzie ci ludzie płyną, kilka osób płynie. Ono jest zupełnie malarskie i też jakieś takie intrygujące. Pani Aniu, co panią najbardziej interesowało, fotografując tych ludzi? To znaczy, ja może teraz spróbuję powiedzieć, że kiedy pracuje się z materiałem, to na początku widzi się właśnie zdarzenia. Okej, idzie grupka szaleńców przez na Śnieżkę bez koszulek, o co w tym chodzi? I później się coraz bardziej rozumie historię, coraz bardziej. I to, do czego dotarłam, bo w kilku latach pracy nad tym, pandemia wydłużyła ten czas oczywiście, to jest to, że okazuje się, że osoby, które mieszkają w wielkich miastach, tęsknią za kontaktem z naturą. My po prostu nie mamy takiego prawdziwego, intensywnego kontaktu z naturą. Pójdziemy do parku, pójdziemy do lasu, przejdziemy się wytyczonymi ścieżkami, ale to nie jest to, co przez miliony lat nasi przodkowie, to nie jest ten rodzaj kontaktu, jaki mieli nasi przodkowie. I prawdopodobnie ta historia jest przede wszystkim o tym, że jesteśmy odcięci od takich bardzo intensywnych, naturalnych doświadczeń, które są ważne dla naszego zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Ale ta natura nam się tutaj nie jawi jako przyjemna, prawda? To jest niska temperatura, to jest trudne dla nas do wytrzymania. Ale oni się uśmiechają. Czy widzicie jakiegoś cierpiącego człowieka w tym mrozie? Więc taki kontakt intensywny i dlatego też może w nim sięgnął po tego typu doświadczenia, bo to są skrajne doświadczenia, które też powodują, że człowiek, który myślał, nie, w życiu nie wejdę do takiej przerębli, wchodzi do tej przerębli, jest zachwycony, jejku, to ja mam taką wytrzymałość organizmu, to niesamowite. I potem idzie i w swoim codziennym życiu przenosi to doświadczenie, bo oni też o tym rozmawiają, przenosi to doświadczenie, że okej, dużo mamy w głowie jakichś stwierdzeń, przekonań, które nie są prawdziwe, które po prostu mamy, bo czegoś nie doświadczyliśmy. Więc takie doświadczenia skrajne, one są budujące. To jest pewnego rodzaju przygoda też, dlatego są takie malarskie. Ale chodzi właśnie o to, przede wszystkim o to, że my jako gatunek ewoluowaliśmy wśród natury, więc chodzenie boso po ziemi jest istotne. A nagle mamy buty i już w wielu źródłach, nie wiem, kiedyś byłam na warsztatach metody Grotowskiego, to dawno temu, i tam było dużo o tym, że chodzenie boso wyzwala w nas zupełnie inną energię, w sensie pobudza nas zupełnie inaczej, niż kiedy mamy buty na nogach. Więc taki drobiazg oczywiście, ale to wszystko sprowadza się do tego, że my jesteśmy okej, w wygodnym świecie, fajne fotele, wygodnie nam, piękna przestrzeń, którą bardzo cenię, w ogóle nagrodzony budynek. Ale okazuje się, że brakuje nam w tej naszej cywilizacji tych pierwotnych doświadczeń, które są istotne dla funkcjonowania nas. O czym ja osobiście nie słyszałam. Endorfin, prawda? Bo też widać właśnie na tych twarzach olbrzymią radość, ekscytację wręcz. Był jakiś pomysł kompozycyjny, mówiąc teraz o samej pomyśle na wystawę. Pawle, bo może przejdziemy do tematu przyszłości fotografii. Tak, już, bo świetnie się rozmawia o tym, a chcielibyśmy też w ogóle o przyszłości fotografii tutaj z Państwem, na Państwa oczach porozmawiać. Na ile ta wystawa, Pani jako autorka, wpisuje się w przyszłość fotografii, Pani zdaniem? To ja tak pokrótce, żeby oddać głos innym osobom, choćby w podejściu do fotografii. Ta fotografia nie jest już czysto informacyjna. Ja nie przyniosłam tutaj czystych informacji, tylko obrazami chciałam podzielić się doświadczeniem. I to jest już nowe podejście. Fotografia ewoluuje właśnie w tym kierunku doświadczeń. Oglądający, tutaj Beata może inaczej powie, bo w końcu jest szefową agencji fotograficznej i tam liczą się informacje, ale to jest też coś innego, inny świat niż zdjęcia pokazane na wystawie. Ale ja tutaj nie przyniosłam faktów i informacji. Słuchajcie, jest Wim Hof, on ma taką grupę i koniec. Nie, ja tutaj wybrałam zdjęcia, które mają dostarczyć emocji, czasami zaskoczyć, wywrzeć wrażenie, dać wam doświadczenie, że stoicie
i czujecie mróz, zimno, czujecie, że ci ludzie są mokrzy i tak dalej, i tak dalej. I to jest to nowe podejście i świat fotografii idzie w tym kierunku i w Stanach Zjednoczonych, gdzie no tam dużo rozmawiałam też o fotografii, tam mocno już jest to przełożenie z informacji czystej. To też rozróżniam. Są agencje prasowe, gdzie jest informacja, to jest coś innego, ale tego typu fotografia to jest doświadczenie. Ale... Tak jak Tomek Sikora tutaj powiedział wcześniej o tym człowieku z brodą, tak? Że ta broda tak niesamowicie się ułożyła. To nie jest informacja, to jest doświadczenie, że wow, ale tam wiatr, jaka to jest energia, endorfiny, to jest coś innego niż informacje. Ale mówi pani o emocjach i tak przez chwilkę pomyślałem, pamiętam, czytałem wywiad z panem Tomaszem Tomaszewskim w Gazecie Wyborczej, gdzie pan Tomasz powiedział, że no właśnie, wszyscy zmierzają do tak zwanego natychmiastowego efektu. Dobrze myślę, panie Tomku, że teraz pytanie, czy to rzeczywiście jest przyszłość fotografii? Szybko, teraz, tu emocje, szybkie wrażenie. Czy pan zawsze jest taki miły, czy ma pan dzisiaj jakieś święto swoje? Zależy, co pan powie, wtedy jakąś odpowiedź. To dość trudne pytania pan zadaje. No, gdybym potrafił na to odpowiedzieć, to przecież leżałbym już dawno na prywatnym molo, popijając mój ukochany płyn w cieniu małego, ale też prywatnego jachtu i zajmowałbym się najcudowniejszą rzeczą, jaką jest czytanie mądrych książek. No żartuję oczywiście, przepraszam, może to trochę nieprzyjemne, co mówię. Wie pan, ja się zastanawiałem przed przyjazdem tutaj, dlaczego właściwie tutaj się mam znaleźć, ponieważ nie zajmuję się przepowiadaniem przyszłości, nie mam doświadczenia z kryształowymi kulami. Podziwiam tych, którzy czerpią z tego jakieś korzyści, ale ja do nich nie należę. Poza niewątpliwym urokiem autorki tego całego pomysłu, przed którym trudno się obronić, To myślałem, ale właściwie dlaczego ja się godzę na taką rozmowę o przyszłości fotografii, której nie sposób jest po prostu przewidzieć. No ale doszedłem do wniosku, że może doświadczę czegoś super ciekawego i właśnie będziemy o ideach rozmawiali bardziej niż o wydarzeniach, czy ludziach, czy rzeczach i że to będzie jakaś wielka korzyść osobista dla mnie. Ale również pomyślałem, że może my, jak tu jesteśmy w tą czwórkę, jakby mamy prawo o tym mówić, ponieważ no, dźwigamy na jakąś tam odpowiedzialność, bo jesteśmy wszyscy czynnymi albo fotografami, albo używamy czynnie, tak jak Beata na przykład zarządza obrazem w gazecie. Więc to jest wielka odpowiedzialność, więc chyba w dobie, kiedy można być już każdym i posiadać dowolne poglądy, to wydaje mi się, że najczęściej nie jest się już nikim i nie posiada się żadnych poglądów. Jeśli się je posiada, to trzeba działać. Jeśli się nie działa, to znaczy, że człowiek nie ma poglądów, więc ostatecznie przyjechałem tutaj. Ale nie wiem, jak się potoczy ten świat, w którą stronę, przynajmniej jeśli chodzi o fotografię. Czytam na ten temat i nie ukrywam, że też próbowałem przeczytać, co ludzie, którzy się tym zjawiskiem zajmują, piszą. Jestem pod wielkim wrażeniem Taleba, to jest taki libański autor, ocierający się o geniusz, który pisał o teorii, którą nazwał czarny łabędź i antykruchość. I właściwie wszystko, co przychodzi mi do głowy a propos przyszłości, mieści się w tych koncepcjach. Przy okazji polecam te dwie książki, one są po polsku wydane. On je napisał, antykruchość, która jest po prostu czymś absolutnie fenomenalnym w 2012 roku. I przetłumaczone jest to na język polski. Więc to wszystko, co się dzieje z tą fotografią w tej chwili, właściwie zgadza się z tą teorią. Ja mam wykształcenie takie trochę, że się po prostu domagam dowodów empirycznych, zanim uwierzę w coś.
i będę mógł to nazwać prawdą, to potrzebuję dowodu empirycznego. Inaczej wydaje mi się to być stratą czasu, gadaniną, brzęczeniem po prostu, kompletnie niepotrzebnym. W fotografii tych dowodów empirycznych po prostu nie sposób jest przytoczyć, więc to wszystko jest balansowanie na cienkiej takiej linie. Nie zaskakuje mnie to, co się dzieje w tej chwili w tym świecie. Właściwie Taleb wytłumaczył mi to na tyle przekonywująco, głęboko i mądrze, że właściwie uspokoił mnie i nie odczuwam jakiegoś bólu. Może trochę się boję przyszłości, ale nie jakoś tak nadzwyczajnie. Otóż wydaje mi się, że to prosperity, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia, zanim, prawda, nie wybuchła wojna tuż za naszymi granicami, bierze się de facto z takich trzech fundamentalnych rzeczy, prawda? Pieniędzy wydawanych na zbrojenie, to napędza gospodarkę, powszechnego zadłużenia, co też powoduje super po prostu przychody i aktywność ludzką. I na samym końcu niesamowicie przewrotne, precyzyjne, kontrolowane, wychodzenie wszystkiego z mody, co powoduje, że kupujemy nowy telefon, prawda, iPhone, bez którego nasze życie nie będzie miało żadnego sensu, prawda, i nowy telewizor, i nowe to, i tak dalej. I to również dotyczy fotografii, więc to, co w tej chwili się na przykład dzieje, taka kula śnieżna, która została wywołana nagrodą, którą zdobył 32-letni mężczyzna, który nigdy nie brał udziału w żadnych konkursach i wysłał na konkurs zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, całkowicie stworzone z elementów, które po prostu nie istnieją, nie istniały, nie istnieją. Przyjrzałem się temu zjawisku, no to jest przerażające w jakimś sensie, bo patrzyłem na ludzi, na twarze z niesamowitą dokładnością stworzone, którzy nie istnieją, nie będą istnieli. Tego oczywiście zjawiska nie można zatrzymać i być może, tak jak w większości, jak się trochę zna historię zza tego dziwnego zakrętu, pojawią się jakieś ukryte korzyści. Na razie jest za mały dystans, żeby o tych korzyściach mówić, można tylko wyczuwać to, że to będzie miało wielki wpływ rewolucyjny niemalże na fotografię, właśnie ta inteligencja, sztuczna inteligencja. Ona już jest w tej chwili zaszyta w kilku programach, które my używamy po prostu do obróbki naszych zdjęć. Więc będzie zachwiana ta jasna granica między, prawda, no fikcją, a tym światem realnym, chociaż mając wykształcenie fizyczne, nie bardzo wiem, co to znaczy świat realny, że wydaje mi się, że jeden taki nie istnieje, tak jak prawda jedna nie istnieje i w ogóle nic nie istnieje w jednym wydaniu, to jest wszystko interpretacja, więc, ale ta granica zostanie jeszcze bardziej jakby zatarta i będzie nam trudno właściwie stwierdzić, na co my patrzymy. Być może będzie to miało dobry skutek, ale nie mam pewności. Ja dużo uczę, rozmawiam z młodym pokoleniem i widzę kompletny brak zaufania dzisiaj tego młodego pokolenia do obrazów, na które oni patrzą. To jest niesamowite. Dawniej mnie to nawet, muszę przyznać, dotykało. Ja przez ten mój magazyn, z którym mam romans od tam 38 lat, byłem wytresowany jak dzikie zwierzę, że ponieważ robię zdjęcia, które trafiają, są rozpoznawane w kontekście dziennikarskim, to mnie nie wolno niczego zmieniać, mam obserwować, ale nie wolno mi wpływać na to, co się dzieje. Mogę tylko to po prostu lepiej lub gorzej zdokumentować. Oryginalnie, no i tak dalej, ale nie wpływać. Więc ja nigdy nie proszę, żeby ktoś zawisnął na żerandolu, nie przesuwam ludzi, tylko czekam. Więc jak ktoś mnie pyta, przepraszam, ale czy to zdjęcie, co pan to ustawił, to mnie dotykało w jakimś sensie. Starałem się być oczywiście grzeczny i odpowiadać, że ja takich rzeczy nie robię, bo jest to fotojournalizm po prostu.
I gdyby mnie przyłapano, to oczywiście wyrzucono by mnie z hukiem z tego National Geographic w ułamku sekundy. To się zdarzało kilkukrotnie z moimi super utalentowanymi kolegami, którzy nie wytrzymali tego ciśnienia. Ze mną nie, więc jestem tam do tej pory. Ale przestało mnie to dotykać, bo zrozumiałem, że to nie jest wynik braku wychowania czy arogancji, tylko po prostu absolutnego braku zaufania ze względu na to, że to młode pokolenie po prostu jest narażone na co dzień na tego typu doświadczenie. Patrzą na zdjęcia, które są fikcją kompletną, prawda, bo bardzo łatwo to przerobić, nawet mając ten telefon, iPhone. Tam jest aplikacja, która zmienia w ułamku sekundy po prostu wszystko. Także nie wiem, ale nie jestem jakoś tak super zaniepokojony, wie pan, dlatego że jeszcze raz, jestem świeżo po dwukrotnym przeczytaniu każdej z tych książek. Mam do siebie pretensje, że to tak późno, wie pan. No, ale człowiek głupi jest praktycznie, rzecz biorąc, do końca, a mężczyźni, szczególnie Tomeczku, prawda? Więc no tak, mówię w swoim imieniu oczywiście, ale nawiązuję do tej twojej uwagi na temat mężczyzn. W każdym bądź razie jestem spokojny, no, rano piję kawę zaparzoną w automacie superstam, prawda, skomplikowanym. I wiem, że za tym stoi śmierć bardzo wielu osób, upadek bardzo wielu osób. Zanim ten automat na kawę do mnie do domu dotarł, wiele biznesów upadło, gorsi odpadli. Ponieważ też czytam inne książki dotyczące mózgu, ciała i jak to wszystko funkcjonuje, wiem, że w moim ciele dochodzi do tego typu zjawisk w każdej sekundzie. Białko gorsze ulega białku lepszemu. I tutaj prawdopodobnie też się tak dzieje w tej fotografii, że to nowe wypiera po prostu stare. No w końcu postęp bierze się z negacji, nie z powielania. Także to nie jest dla mnie jakieś super nowe zjawisko. No i może doczekał być się może najbardziej niebezpieczne od kubizmu, który, prawda, powstał i wtedy wszyscy oniemieli, że to, co Ania mówiła, prawda, że to się z kubizmu już, wiesz, 100 lat temu się zaczęło, że oni przestali malować to, na co patrzą, tylko zaoferowali kompletnie, wiesz, nową perspektywę. Choć potrafili normalnie, wiesz, jak patrzysz na pierwsze rysunki Picassa i jego studium konia, no to jest po prostu fenomenalne doświadczenie, umiejętność odwzorowania twarzy konia. Ale później zaoferował nam zupełnie inną perspektywę, spojrzenie. Fotografii to jest, mówi się, że nie fotografujemy tego, na co patrzymy, tylko raczej staramy się sfotografować to, co czujemy. Okej. I być może, że jak mówię, że poza tym światem, ten świat sztuczny mnie po prostu nie interesuje. Jestem zachwycony światem w jego naturalnym wydaniu. To mi całkowicie wystarcza. Wracam do domu i palę malusieńką świeczuszkę i dziękuję komu trzeba za to, że ten świat jest po prostu magiczny. Jest dużo w nim zła, śmierci, cierpienia. Byłoby chyba w związku z tym niemądre wierzyć w to, że Pan Bóg istnieje, ale to tak teraz mówię. W każdym razie słuchamy, jak pan pięknie opowiada. Jestem zachwycony światem i wydaje mi się, że nie potrzebuję go przerabiać, ale to jest mój prywatny problem. Są tacy, którzy tylko się tym zajmują, dzięki czemu doświadczamy też czegoś innego. Tak długo, jak to jest ciekawe, nie mam z tym problemu. Gorzej jest, kiedy ocieram się o banał, którego jest to jedna z dwóch rzeczy, której się boję, będąc już trochę starszym człowiekiem. Przemocy i banału, a wydaje mi się, że banału się nawet boję bardziej niż tej przemocy. Kontynuując to, że jestem taki już miły. Chyba jak mogę pan wyjść, tak długo się nagadałem. Nie, to długa to wypowiedź była, tak? Ale oczywiście pomyślałem sobie, że może pan doczekał tej chwili,
o której pan mówił, że pan wreszcie czeka na człowieka, który będzie miał zupełnie inne spojrzenie na fotografię, inne niż do tej pory. Po prostu wszyscy mówili, nie da się, nie można, nie wolno. No to ma pan tego człowieka od sztucznej inteligencji i to może nie, takie... Nie, wie pan, no, nie za bardzo? Wiadomo, że pewnych rzeczy nie można zrobić. Przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi, prawda, jak powiedział jeden z geniuszy. Panie Tomaszu, ale... Czekam po prostu, ale to nie dotyczy tylko fotografii. Niech pan zobaczy, co się dzieje w muzyce. Muzyka i słowa czerpią ze zbiorów zamkniętych, ograniczonych. Jeszcze słowo w tej chwili się ratuje, natomiast muzyka nie. No, jesteśmy otoczeni barbarzyńskimi kompletnie dźwiękami, więc ja czekam, aż ktoś przyjdzie, zaoferuje mi coś, co mnie po prostu zachwyci. Ta ilość, muzyka to jest matematyka, no więc ja się trochę na matematyce znam. Wiem, że większość została już wyczerpana, ale wierzę w to, że pojawi się ktoś, kto w ogóle nie wie, że jest coś wyczerpane i zaoferuje mi po prostu no, przykład genialnego rozwiązania. W fotografii tak, ale nie liczę na sztuczną inteligencję, dlatego że mnie humanizm interesuje. Jak ja patrzyłem na te zdjęcia, o których przed chwilą mówiłem, na te portrety, nie byłem w stanie rozstrzygnąć, kto jest autorem tego. No bo nie ten, który wpisywał wersy, te programy, o których ja mówię, nawet nie potrafiłem ich zapamiętać, ale mam tu wypisane. Są trzy takie w tej chwili najbardziej używane. Wpisuje pan wersy, nawet nie skróty klawiaturowe. Starsza twarz z brodą, okulary. Jest. Prawda? Zniszczona cera, przepocona podkoszulka, pobrudzona farbą olejną. I za sekundę dostaje pan po prostu niewyobrażalnie przekonujący, dokładny obraz. Kto jest jego autorem? Czy ten człowiek, który wpisał banalne polecenie słowne, czy algorytm, który to wygenerował? No. Pani Beato, a jak wy dzisiaj szukacie zdjęć do gazety? Jak to robicie? Szukamy zdjęć. Nie wiem, czy w tak zastrzelił mnie pan tym pytaniem, jak szukamy. No, przeglądamy agencję, jak coś się wydarzy. Dzisiaj zupełnie to inaczej wygląda, bo mamy po prostu bardzo duży dostęp do fotografii. Tak? Kiedyś, żeby zdobyć zdjęcie z końca świata, trzeba było mieć telefon w redakcji. Ja jeszcze pamiętam te czasy. Oczywiście było kilka tych telefonów, ale nie wiadomo było, gdzie i do kogo zadzwonić. Dzisiaj wstukuję sobie redakcję na drugim końcu świata i dzwonię do swojego kolegi. To zdjęcie generalnie mam w 2 minuty i jedynie to, co mnie może powstrzymać przed publikacją, to cena, którą on proponuje za to zdjęcie, ale już jesteśmy w kontakcie i ja nawet je mam. A kto to zdjęcie robi? Zawodowy fotograf, fotoreporter czy amator? Bo przecież my też z panią Anią rozmawialiśmy przed dzisiejszą wystawą. Jej autentyczna historia. Dzwoni ktoś, nie wiem, to inne medium, tak, gdzieś daleko od Polski. Pani Aniu, pani gdzieś jest blisko Ukrainy, tak? Niech pani podjedzie, zrobi zdjęcia, bo tam wojna. Więc tak, czy dzisiaj się wysyła fotoreportera z redakcji, czy po prostu korzysta się z tego, co ludzie zrobią, nawet telefonami komórkowymi? Jedno i drugie. To pytanie przyszłości właśnie. Jedno, nie wiem, czy to jest pytanie przyszłości, bo jedno możesz i drugie i wysyła się fotoreporterów i wynajduje się zdjęcia, które zostały opublikowane przez amatorów i też zwykłych ludzi, bo też dzisiaj to pojęcie amatora zupełnie się zmieniło, prawda, bo kim jest dzisiaj amator? Czy ten, kto nie pracuje na stałe dla gazety, nie jest związany na stałe z jakimś tytułem, czy po prostu ktoś, kto robi dobre zdjęcia albo zdjęcia w ogóle. Więc faktycznie na dzisiaj liczy się to zdjęcie najlepsze i jakby już faktycznie nie do końca jest tak, że to musi być ktoś, kogo uznajemy, że jest profesjonalistą, chociaż tu wrócę do tego, co mówił Tomek, jednak no, prasa i media jednak starają się współpracować z ludźmi, którzy są sprawdzeni, o których wiemy, że są faktycznie tam na miejscu,
są wiarygodni, nie wylądowali tam przed chwilą, bo właśnie wymyślili sobie wczoraj, że będą fotoreporterami wojennymi, a takich ludzi jest bardzo dużo, bo też dzisiaj jest o wiele łatwiej podróżować i dostać się w każde miejsce na świecie, jeśli mamy takie możliwości. Natomiast ale wiarygodność kosztuje też. Ale wiarygodność kosztuje oczywiście i ona jest bardzo ważna, tak? Więc jednak opieramy się na tych fotografiach wykonanych właśnie przez ludzi, którzy gdzieś od lat pracują dla mediów, związani są z dużymi agencjami, bądź też bardzo dobrze znają miejsce, w którym pracują. I też nieprzypadkowo, pomimo tego, że rzeczywiście do Ukrainy w tym roku pojechało bardzo dużo ludzi fotografujących, to widać, proszę zauważyć, że właściwie te zdjęcia, które Państwo pewnie pamiętacie, te najsłynniejsze fotografie z Ukrainy do tej pory, to jednak są fotografie wykonane przez fotoreporterów dużych agencji, o których ich szefowie i ludzie, którzy ich zatrudniają, wiedzą, jak oni się w tym miejscu zachowają, że zachowają się z szacunkiem, że właśnie nie będą tych fotografii aranżować, o czym mówił Tomek. Do każdego zdjęcia dostarczą mnóstwo dodatkowych informacji, bo właśnie tam na miejscu są. Jeszcze chciałam zdanie do tego, co Ania mówiłaś o tej przyszłości fotografii i czy nią jest właśnie to, te odczucia i te wrażenia. Ja nie jestem pewna, czy to jest coś nowego, a właściwie skłaniam się ku temu, że nie, bo od razu myślę sobie o fotografiach Ansela Adamsa chociażby, które akurat u mnie wywołują właśnie to wrażenie i odczucie i przenoszą mnie w ogóle w jakieś kosmiczne przestrzenie. A są to fotografie wykonane, żebym się nie pomyliła, Tomku, no myślę, że już ze 100 lat temu, tak? Może tak być, prawda? Jak się mniej więcej. Czy myślę sobie o fotografiach André Gertesza architektury i pamiętam, że zanim je oglądałam, dopóki je oglądałam tylko w albumach fotograficznych, to jakby nie robiły na mnie takiego wrażenia, jak zobaczyłam je właśnie na wystawie i one, bezludne fotografie, zdjęcia architektury właśnie wywołały we mnie te uczucia, które również te zdjęcia wykonują, więc nie mam takiego przekonania, że to jest... Znaczy nie chodzi mi o to, żeby to mówić, że nie, twoja fotografia nie wnosi czegoś nowego, tylko myślę sobie, że... Wcale tak dużo w tej fotografii się nie dzieje. Narzędzia są inne, platformy publikacji są inne, dostępność wykonywania fotografii. No dziś każdy to zdjęcie może zrobić, kiedyś nie. A bierzecie w ogóle pod uwagę no właśnie te sztucznie generowane zdjęcia, sztuczną inteligencję? Czy są sytuacje, w których uznalibyście, dobra, robimy coś takiego? Myślę, że nie w dziennikarstwie, to bardziej fotografia artystyczna, tak? To może fotografia, którą Tomasz się zajmuje. Ciekawa jestem, czy byś, Tomku, zatrudnił jako swojego asystenta robota. Ja tak sobie w ogóle myślę, że tutaj siedzi z nami człowiek, który czuje się tutaj pośród nas jak w raju, panie Tomku, bo przecież tutaj jest, ja tak szybko policzyłem, 80 osób mniej więcej na widowni. Każdy z nas ma swój telefon komórkowy, w każdym telefonie jest aparat. Podczas dzisiejszego wieczoru każdy z nas przynajmniej jedno zdjęcie zrobi sobie albo tak zwanego selfika, albo ścianę, albo podejdzie do jednej z pracy pani Ani. Stworzymy zbiorowo kilkadziesiąt do kilkuset fotografii. To pan przecież 20 lat temu współwymyślał, tak, galerię bezdomnych, prawda, bezdomną galerię. Bezdomne, tak. I, czyli promowanie fotografii niezależnej na całym świecie przez no, ludzi, często chyba też amatorów, tak? Każdy miał wstęp wolny, ale ja chciałem jeszcze, zanim o tym opowiem, to chciałem nawiązać do pojęcia wiarygodności, bo tu się powtarzało wielokrotnie. To jest śmierć tego pojęcia w zasadzie w dzisiejszych czasach. Zdjęcie... Będziemy robić wszystko, żeby to wiarygodna osoba wykonała takie zdjęcie, ale teraz o odbiorze tego zdjęcia
zdecyduje podpis pod tym zdjęciem. Zdjęcie nie będzie funkcjonowało samo. Nie da rady po prostu. Nie ma takiej możliwości. Musi być pod tym zdjęciem podpis. I teraz... A dlaczego zdjęcie nie może bez podpisu funkcjonować? No dlatego, że po prostu jest wyrwane z szerokiego kontekstu wydarzenia. I nie ma takiej możliwości. Teraz zobaczcie Państwo, jesteśmy świadkami tego słynnego dokumentu z czasów wojny, kiedy to telewizja rosyjska i telewizja ukraińska pokazywała ten sam film zbombardowanego dworca na Ukrainie. Ten sam film, tylko zupełnie inny komentarz. Jeden komentarz, że to zrobili Ukraińcy, drugi komentarz, że to zrobili Rosjanie. Gdzie jest prawda? My czujemy intuicyjnie, że prawda jest po stronie Ukraińców. Rosjanie kompletnie zniewoleni przez propagandę i nie tylko, uważają, że prawda jest po tamtej stronie. Więc w zasadzie to jest największy problem. Zdjęcie funkcjonuje, fotografia funkcjonuje tak, jak my ją podpiszemy. Czyli wiedza. Podobnie jak z muzyką, tak? Żeby rozumieć muzykę, potrzebna jest wiedza. Podobnie z fotografią. No ale skąd ta wiedza ma... skąd może czerpać wiedzę, jeśli się mówi o wydarzeniu, które ma miejsce gdzieś tam bardzo daleko. Nie znamy okoliczności, a pokażą się pod tym samym zdjęciem trzy różne komentarze. Bardzo często tak bywa, że na przykład patrzymy na fotografię i wydaje nam się, że na fotografii jest osoba, która jest w euforii. Potem się okazuje, że nie, ona nie jest w euforii pozytywnej, tylko ona jest po prostu, ten stres i płacz wygląda prawie jak radość na twarzy. Bardzo często są takie sytuacje. Jeśli tego zdjęcia nie opiszemy, to dajemy człowiekowi absolutnie dowolną wolność w odbiorze takiego zdjęcia. Ale wiedzieliśmy o tym od zarania dziejów. No tak. Fotografia jest super łomna. Że kłamie. Może kłamać. Może, tak. Jeśli może być narzędziem. Panie Tomku, mikrofonów dostatek, tak, żeby też ci, którzy będą nas oglądali w retransmisji telewizyjnej, internetowej, żeby nas słyszeli. Ona jest ani prawdziwa, ani fałszywa, jest po prostu bardzo użyteczna. Wiadomo, że sama nie rozpoznaje wydarzenia, że potrzebny jest podpis. Po prostu. W Geographic podpisami zajmują się najbardziej utalentowani ludzie, żeby w krótkim zdaniu zawrzeć odpowiedź na tych 5 podstawowych dziennikarskich pytań. Może poza odpowiedzią na pytanie najważniejsze, czyli dlaczego, ale kto, gdzie, kiedy, jak. Na to można bardzo prosto, prawda, odpowiedzieć słowem. Więc my to wszystko wiedzieliśmy od początku i tylko proste umysły po prostu utożsamiają się ze zdjęciem, analizując je po swojemu, filtrując przez wiedzę swoją wiarę lub jej brak, wykształcenie i tak dalej. Ale żeby to zadziałało, to musi być przynajmniej w dziennikarstwie, bo w sztuce ja nie potrzebuję żadnego podpisu. Sztuka jest sztuczna po prostu. No, sztuka się zajmuje zupełnie czymś innym. Sprowadzaniem pewnej przyjemności. No rodzenie dzieci, jedzenie, sikanie, to są rzeczy prawdziwe. Sztuka, samo zresztą słowo sugeruje, że jest po prostu sztuczna. I bardzo dobrze, że jest. Sztuka... A, że ja nie będę bronił tej sztuki, bo nie, ale... zajęłoby na to pół wieczoru. Ale cudownie, natomiast, że to jest. Natomiast... Ja chciałem powrócić jeszcze do... Na sekundę, Tomasz. Zaraz ci oddam głos. Wspaniale się panów słucha. To jest piękne. Chciałem powrócić do tego, o czym pan tu wspomniał na początku. Rzeczywiście 20 lat temu, kiedy nie było jeszcze internetu i nie było możliwości pokazywania swojej twórczości. Była taka potrzeba stworzenia warunków dla absolwentów szkół i nie tylko, również dla amatorów i pasjonatów fotografii, stworzyć możliwości, żeby ci ludzie mogli pokazywać swoje prace, bo pokazywanie swojej pracy może nie poprzez wystawę indywidualną, ale właśnie w ramach takiej galerii otwartej dla wszystkich, powoduje to, że zjeżdżają ludzie z całego kraju, wymieniają zdanie
rozmawiają o tej fotografii i nie tylko, bo nawet są dzieci bezdomne powstały, także tam były bardzo wspaniałe okoliczności i do zabawy, i do rozmowy, do analizy. I wtedy pamiętam, jak zaistniała pierwsza taka galeria bezdomna w Warszawie. Może małe wyjaśnienie, bezdomna to nie znaczy dla ludzi bezdomnych, tylko bez stałego adresu. To była propozycja wystawiania zdjęć ludzi w różnych miejscach, które są chwilowo pustostanami albo za chwilę będą rozebrane. W Starym Browarze we Wrocławiu, już nie pamiętam w którym roku, odbyła się taka wspaniała na ogromną skalę wystawa. Ja wtedy odkryłem niesamowitą rzecz i tu właśnie chciałem do Ani, że na pierwszej wystawie pokazało się mnóstwo zdjęć czy sekwencji, które nie opowiadały o żadnym wydarzeniu, tylko opowiadały o stanie ducha osoby autora. To byłem zaszokowany, bo jednak cały czas funkcjonowała w takim ogólnym, ogólnie w prasie na ulicy fotografia albo reklamowa, albo w prasie ta fotografia reporterska. Natomiast tutaj się okazało, że ludzie poprzez fotografię potrafią opowiedzieć o swoim stanie ducha. To było bardzo budujące. I teraz mówiąc o przyszłości, wydaje mi się, że już następuje taki moment, kiedy fotografia staje się bardzo ważnym elementem terapii. W wielu zawodach ludzie po prostu potrzebują takiego odejścia zwłaszcza w zawodach medycznych i prawnicy, którzy po prostu, jeśli nie wyjadą na 2-3 dni albo 2 razy w roku na jakiś plener malarski, fotograficzny, jakikolwiek inny, to po prostu nie dają sobie rady i nie mają takiej świeżości w podejściu do swojego zawodu i zadowolenia również z jego wykonywania. Ponieważ fotografia jest ogólnodostępna w tej chwili, a za moich czasów i za Tomka czasów była absolutnie elitarna, to naprawdę trzeba było mieć szczęście, żeby znaleźć się w promieniu, znaczy w sytuacji takiej, że miało się i aparat, dostęp do filmów, jeszcze dostęp do ciemni. To trzeba było być szczęściarzem. W tej chwili każdy ma dostęp do instrumentu, który może, nadal używam tego słowa, zdokumentować, zarejestrować raczej, prawda? Zarejestrować to, co widzimy. To jest ogromna, coraz większa ilość ludzi, która dzięki temu jest w stanie zamiast popijania sobie właśnie codziennie drinka, zrelaksować się poprzez tą fantastyczną pasję. Ale nie każdy nie może... Nie czepia się, bo ty robisz jedno i drugie, Tomaszu. No. Ale nie każdy może zostać fotografem, stąd to pytanie do wszystkich pań. Ale co to znaczy zostać fotografem? No, panią Beatę chciałem zapytać, jaka jest różnica między amatorem a zawodowym fotografem? Nie, co to znaczy zostać fotografem? Powiedz nam, Beatę. No właśnie. Ja myślę, że nie ma dzisiaj jakby tej różnicy. No, jesteśmy w tym momencie, kiedy po prostu ważne jest dobre zdjęcie i jakby... Ja już nie pamiętam, kiedy musiałam oglądać jakieś CV, tak już mówiąc tak profesjonalnie i zawodowo, tak? Więc jakby po prostu ktoś przychodzi, pokazuje mi zdjęcia, czy wysyła zdjęcia i ja od razu czyli wiem. Czyli nie sprawdzacie wiarygodności tego człowieka? Nie, to już są dwie różne rzeczy. Wiarygodność fotografem jest autor fotografii, prawda? Tak, Beata? Wiarygodność to i wiarygodność a profesjonalizm i to, czy robię, to są dwie różne, to są naprawdę dwie różne rzeczy. Mówimy o czymś innym, tak? To, czy on będzie wiarygodny, to ja sprawdzę, tak? Jak nie wysłałabym go następnego dnia tylko po tych dobrych zdjęciach do Ukrainy, tak? Ale już na miasto. Tak, żeby zobaczyć właśnie, jak ten autor podchodzi do fotografowania, jak podchodzi do ludzi, jak ich traktuje i co chce opowiedzieć, to już tak. To jak zostać tym zawodowym fotografem, gdyby ktoś z Państwa o tym myślał na poważnie?
No trzeba się modlić. To jest najprostsze. To księdza najlepsza. Najprostsza droga. Ale myślę, że ten tytuł Przyszłość fotografii, że musi się jakąś konkluzją tutaj zakończyć, jakąś propozycją od każdego. Jeszcze nie zaczęliśmy, a ty nie chcesz kończyć. Mnie się wydaje, że to są trzy symultaniczne kierunki. Po pierwsze, przyszłość opierać się będzie na eliminowaniu powtórzeń, czyli tego, co było. Czyli będziemy mieli kolejne nowe rozwiązania, nowe pomysły, większe matryce tam i tak dalej. Druga rzecz, na którym ta przyszłość się będzie opierała, to jest wprowadzenie trzeciego wymiaru w fotografii. O tym się już mówi. Wydaje mi się, że te firmy najpotężniejsze pracują nad tym, żeby ta fotografia odzwierciedlała mniej więcej to, co prawie odzwierciedlała fotografia robiona na filmie. To był pewien fenomen, ci dwaj goście, którzy to symultanicznie wymyślili, wiedzieli na przykład o tym, że żaden z ludzkich zmysłów nie ma linearnego przebiegu. To znaczy na przykład, że jakbym do tej szklanki nalał wodę do połowy i wypełnił ją do końca, to nie będę trzymał dwukrotnie cięższej szklanki. Jak postawię sobie, powiedzmy, jak tutaj do tej szklanki nasypię łyżkę cukru, zamieszam i dosypię drugiej, to nie będę pił dwukrotnie słodszej wody. Ona będzie słodsza, ale nie dwukrotnie. Ci, którzy słuchają dźwięków, muzyki, jak przekręcą potencjometr dwa razy, będą słyszeli głośniej, ale nie dwukrotnie. Więc odlano nam tę emulsję najpierw na metal, później na szkło, później na celuloid, który... Ta emulsja odzwierciedlała tę nielinearność naszych zmysłów, podczas kiedy matryca w ogóle się tym nie potrafi zająć, generuje banalny obraz. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy wiecie, ale używamy tylko 1/3 po prostu tego, co ona tak zapisuje, więc to jest dalekie od tego, co można zarejestrować. Teraz idzie wysiłek w tą stronę, żeby tym obrazom nadać ten trzeci wymiar, którego brakuje w czymś, co nie powinno się w ogóle nazywać fotografią, ponieważ to jest definicja zarezerwowana dla ciągłego zapisu. Przypominam, że RAW to jest taki format najbardziej, który odzwierciedla, mówią nam, że to 100% tego, co matryca potrafi zapisać, ale tak naprawdę to używamy tylko 1/3 tego. W każdym razie RAW nie jest zdjęciem. RAW nie istnieje w ogóle. Nie posiada przestrzeni barwnej, niczego. To jest kod. Nie ma obrazu po prostu. To, co się nam wyświetla w aparatach, to przecież jest wulgarna, prymitywna wersja, przetworzona przez super prosty program, który jest zaszyty w każdym aparacie, który rozszyfrowuje natychmiast ten kod, obcina go z nadmiaru informacji, żebyśmy nie czekali zbyt długo, i wyświetla nam postać JPEG-a, czyli skompresowanego formatu, który jest wulgarny, prymitywny i z tym obrazem prawdziwym ma niewielki związek. Idzie w tej chwili wysiłek, żeby te obrazy miały trzeci wymiar. I trzecia noga, która daje już to poczucie stabilne, nie równowagi chwiejnej, tylko czegoś stabilnego, to będzie ta diabelna inteligencja po prostu wirtualna, sztuczna inteligencja. Tak samo fascynująca, jak i przerażająca, ponieważ z przerażającą jasnością widzę, że po prostu technologia wyprzedza, czy już wyprzedziła człowieczeństwo, mówiąc najprościej. Także to ode mnie. Nie wiem, jakie pomysły mają tu pozostałe trzy osoby. Ale jeśli mógłbym coś na przykład sprowokować tutaj, poruszyć, zaoferować, może byśmy na przykład porozmawiali, co oznacza określenie najlepsze zdjęcie, czy najlepsza fotografia, bo ja widzę, jak dramatycznie to się po prostu zmienia. Czego ja dzisiaj oczekuję od obrazu, żeby móc go nazwać w ogóle fotografią?
To jest zupełnie radykalnie coś innego niż jeszcze było powiedzmy 15 czy 20 lat temu. To ta technologia, czy bardziej może nasza wiedza, miała ogromny wpływ na to, co my uważamy za dobre zdjęcie. Wydaje mi się, że to jest fascynujące, to wyzwanie na przykład u Beaty, że ona codziennie musi dokonać wyboru. Fotografia nawiasem jest przecież wyborem, niczym innym, czyli nie może być obiektywna na przykład, ale że ona codziennie musi się zmierzyć i podjąć decyzję, co jest lepsze od czego, na podstawie czego to się dzieje i co ty uważasz za fotografię dzisiaj. Może najpierw jeszcze dodam do tego, co ty powiedziałeś, bo ty powiedziałeś oczywiście mnóstwo, wymieniłeś trzy ważne rzeczy, ale ja mimo wszystko mam poczucie, że jest czwarta dużo ważniejsza od tego wszystkiego, to znaczy historie, które opowiadają te zdjęcia, bo czy one będą wydrukowane na materiale, którego nawet sobie nie umiem w tym momencie wyobrazić, niestety nie skończyłam fizyki jak ty. I nie mam tak ogromnej wiedzy też technicznej. Natomiast wydaje mi się, że na koniec dnia po prostu bronią się zdjęcia, bronią się materiały, które opowiadają ciekawe historie. I zresztą cała trójka tutaj, która siedzi, jest na to najlepszym dowodem. Wszystkie wasze materiały po prostu są tak świetne, bo właśnie one opowiadają. Tomka portrety od zawsze opowiadały niesamowite historie o ludziach. To jest po prostu historia na książkę o emocjach. Może ktoś ją kiedyś napisze. Tomka Tomaszewskiego zdjęcia to są po prostu opowieści z całego świata i to jest właśnie spełnienie tych moich marzeń, odkąd zobaczyłam te fotografie w Poznaj Świat, bo one mi po prostu opowiadają świat od zawsze, a równocześnie go nie opowiadają i zastanawiam się, co ten Tomek tam chciał jeszcze ukryć. I teraz to widzę też właśnie u Ani, bo to jest, tak jak już mówiłam, kolejna historia, która gdzieś tam otwiera mi oczy na tematy, o których po prostu nie wiedziałam. I te historie zawsze w przyszłości będą ważne. Tak, i te historie będą ważne. A jeśli pytasz mnie o co to znaczy to najlepsze zdjęcie, to ja już jakby gdzieś tam dawno mam taką jedną taką definicję, której się jak nie wiem, jak nie potrafię tego zdjęcia znaleźć, to cały czas do niej wracam i mam ją z tyłu głowy, czyli dobre zdjęcie jest o tym, o czym powinno być i o czymś więcej. Po prostu. Że to nie jest tylko historia, to nie jest zdjęcie o wojnie po prostu, tylko to jest teraz zdjęcie o Buczy na przykład konkretnie i odnoszące się do tych wszystkich okrucieństw w lata wstecz wykonywanych. Tak? I to ma być to zdjęcie, które wcale nie musi być bardzo dosłowne. Ono ma zadziałać na nasze zmysły, na właśnie naszą wiedzę, to co mamy z tyłu głowy i ma nam przypomnieć to, co już co już wiele lat temu też się wydarzyło i było zlekceważone. Także to jest moja definicja najlepszego zdjęcia. Oczywiście mówisz o najlepszym zdjęciu w reportażu. Tak. Tak, bo to nie ma nic wspólnego ze zdjęciami w tak zwanej sztucznej twórczości. Ale może też, dlaczego nie? Dlaczego nie? Panie Tomku, też. Tam jest absolutna wolność i wtedy po prostu jak się przychodzi na wystawę w tak zwanej fotografii, po prostu bardziej takiej, niedokumentalnej, to można to tak rozróżnić, czyli kreowanej w pewnym sensie, to myślę, że po prostu jak ja oglądam zdjęcia, to albo ciarki przejdą przez plecy, albo nie i to jest jedyny, i nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat. Dokładnie. Bo... I też wiesz, że nie ma znaczenia, czy to było zrobione telefonem, czy to jest odbitka, którą trzymasz Absolutnie. W ręce. I w ogóle mnie to nie interesuje, jak to było zrobione. Po prostu obraz, który mnie powala i do widzenia. Ale nie ma w tym nic uniwersalnego, dlatego że pytam o to, bo ja uczę i wypada po prostu zaoferować młodym ludziom zagubionym w tym super skomplikowanym świecie. Nie formułę oczywiście. Formuły powinny być zarezerwowane dla ludzi, którzy po prostu nie potrafią samodzielnie myśleć. Ci potrzebują formuł.
ale jakąś myśl, tak jak dawniej, powiedzmy, taką gwiazdę polarną, za którą ci ludzie pójdą w poczuciu, że nie są narażeni na głupotę, banał, rzeczy trywialne i tak dalej, tylko na coś wartościowego. Więc ja staram się tłumaczyć i mówić im, dlaczego to jest lepsze od tego. I nie znaczy rozumiem, Tomeczku, co ty mówisz, zgadzam się całkowicie, tak samo jak Beata. Bodzio Dziworski, taki nasz kolega, który się po prostu, nawet nie to, że się ociera o geniusz, jest geniuszem, ma jeszcze prostszą jakby definicję. Patrzy na zdjęcie i mówi, brachu, jest sprawa. Jak powie, że sprawy nie ma, to wiadomo, że to jest do dupy. No po prostu, krótko mówiąc, nie nadaje się do niczego. Ale dlaczego go kochają studenci? Dlatego, że jest człowiekiem wiarygodnym i po prostu za tą wypowiedzią stoi ta jego genialna fotografia. Niesamowicie życzliwa człowiekowi, a z drugiej strony daleka od banału. To są te cudowne momenty świata przyłapanego w jego najpiękniejszym, uprzywilejowanym momencie, który Cartier-Bresson tak wspaniale opisał w eseju pod tytułem Moment decydujący, prawda? Ale ciągle to nie daje mi spokoju, ponieważ ja widzę, jak bardzo się zmienia. Nie ma czegoś takiego jak widzenie przecież, no. Jest postrzeganie. Także ty zareagujesz na jakiś obraz i on cię do głębi poruszy, a zwróć uwagę, że osoba stojąca obok ciebie będzie po prostu martwa jak na portrecie. I teraz wydaje mi się, że powinien być jakiś, ja próbuję znaleźć jakiś, ja mam swoją definicję, nie wiem czy najlepszą, ale mnie odpowiadającą i używam tej definicji, kiedy pomagam ludziom, fotografom, nawet takim zawodowym, ułożyć koherentną historię, czyli w oparciu o tragedię grecką szukam otwarcia, rozwinięcia i puenty, prawda? Wkładam zdjęcia, które wyciszają emocje, to się nazywa retardacja, taki zabieg. Ci, którzy piszą, to wiedzą, o czym ja mówię. No i tak dalej, stosuję by the book po prostu, trzymam się zasad, ponieważ wydaje mi się, że należy mieć zasady i się ich trzymać w życiu, tak nawiasem mówiąc. Ale to nie odpowiada na to pytanie moje, co jest dzisiaj definicją dobrej fotografii. Bowiem sam fakt, że coś jest przedstawione w sposób dramatyczny, to jeszcze nie wystarczy. To nie nakłuwa po prostu. Poza tym, jeśli jest to tylko pokazywanie, jeśli jest to fakt, to na mnie to, znaczy ja się już o tym dowiaduję wcześniej, albo no, telewizji nie oglądam. Nawet jak nie mam na co skierować swojego złego samopoczucia, to nie otwieram jej. Tak samo staram się nie czytać gazet, ale z jakiegoś innego źródła dowiaduję się o tym, więc same fakty mnie po prostu niespecjalnie podniecają. Szukam sposobu na, żeby pomóc sobie i też innym. Powiem ci, jaką ja mam definicję takiej fotografii. Otóż ja poszukuję obrazu, który w tej sferze, wiesz, informacyjnej zawiera elementy, które ja rozpoznaję i potrafię je nazwać. Ławka jest ławką, małpa jest małpą, drzewo jest drzewem. Może być to trochę tajemnicze i ukryte, nieostre i poruszone, sprawiać mi pewien kłopot, żeby to rozpoznać, ale na samym końcu dowiaduję się, na co ja patrzę. Natomiast znaczenie tych rzeczy, które ja rozpoznaję, musi pozostawać dla mnie nieoczywiste, niejednoznaczne. Inaczej uważam to po prostu za nudne, za banał po prostu. To można też sprowadzić do emocji, że to emocjonalnie na mnie działa. Jeśli chcesz, żeby twoja fotografia wywoływała emocje, no to po prostu musi zawierać emocje. Albo to, co ty zobaczyłeś, było emocjonalne, albo to, czemu ty nadałeś emocje, ponieważ fotografia jest super skomplikowana. Ona na początku
pokazuje to, co jest ciekawe. Ale później przez swoją niesamowitą przewrotność ciekawym staje się to, co ona pokazuje. I wtedy najgłupsza rzecz, najbardziej banalna, staje się tym czymś bardzo wyrafinowanym. To jest jakiś fenomen. Zwróć uwagę, ile rzeczy fascynuje nas, a przecież w poczuciu obiektywnie są niczym. No, kupa psia, widziałem fotografów, którzy zamek potrafili dostrzec w takiej psiej kupie na ulicy. No. Muszę coś o psach powiedzieć, bo się zaczynam źle czuć. Tomku, no, przepraszam. Jako umysł taki fizyczno-matematyczny po prostu szukasz zagadek intelektualnych. Oczywiście. I zagadek estetycznych. Wystarczy, że coś jest sekretem, nabiera od razu dodatkowej wartości. No. Ty to masz opanowane do perfekcji. Wiesz. Jakbyś była taka transparentna, to byś nie działała na mężczyzn, jak wiesz. Więc kobiety mają to po prostu cudownie opanowane. Oczywiście, że sekret. Bo po prostu literalna fotografia jest nudna, to jest banał po prostu, którego tajemnica, trzeba... Tajemnica, tak? Trochę tajemnicy potrzebujesz. Tak, musi być tajemnica. Tak, ale to jeszcze wracając do tego, do taki, to nie jest definicja, to jest takie analiza mojej reakcji. Jeśli idę do kina i wychodzę z filmu jakiegoś i dopiero po pół kilometra orientuję się, że z powrotem jestem w tym samym mieście, w którym mieszkam, to znaczy, że ten film jest we mnie mocno. Jeśli potem przez tydzień go noszę w sobie, to ja wiem, że ten film jest wartościowy. Cały czas podkreślam, że we mnie, bo absolutnie wykluczam uniwersalność odbioru, to jest niemożliwe. Gdyby tak było, to wszyscy byliby zakochani w jednej kobiecie na przykład. To byłoby straszne. Więc chyba państwo, tak. Są państwo świadkami historycznej dysputy mistrzów fotografii przy współudziale fotoedytorki z ponad 20-letnim doświadczeniem i pani Ani, laureatki Grand Press Photo z 2017 roku. A ta cała... Może państwa tak nudzimy strasznie. To jest fascynujące, chyba że państwo brawami nie chcieliby tego wyrazić, to teraz jestem ciekaw. Dziękuję bardzo. O właśnie. Najpiękniej państwu dziękujemy. Powiem państwu szczerze, że myśmy sobie trochę to inaczej z panią Anią wyobrażali, że o 18:00 rozpoczniemy wernisaż, parę słów opowieści o tym, co na zdjęciach. Później damy państwu pół godziny na chodzenie i oglądanie, a później będziemy liczyli na to państwo, że zostaną tutaj z nami i rozpocznie się rozmowa. Półtorej godziny non-stop, inspirowane właśnie tą wystawą, przeszliśmy do tego, jaka może być przyszłość fotografii, co to jest dzisiaj dobra fotografia, jak to wygląda na co dzień w prasie. Ja jestem zachwycony i dziękuję państwu za to cudowne spotkanie. Pawle, ale tutaj jest pytanie, ale to już koniec, więc jak widać, tutaj jest dużo energii. Ciąg dalszy w rozmowach już prywatnych około. Ja myślę, że warto byłoby, żeby jednak włączyć w dyskusję. Czy państwo mają pytania i chcą wejść do dyskusji? Tak, ja chciałabym skorzystać i powiedzieć coś na koniec, znaczy nie, może nie na koniec. Po pierwsze, rzeczywiście Beata uchwyciła pewne sedno, że fotografia jest po prostu medium, tak jak decydujemy się napisać książkę, ponieważ mamy coś do powiedzenia i dopiero jeśli ta opowieść jest intrygująca, ciekawa, to powstaje dobra książka, tak samo jest z fotografią i to jest sedno, że my jako ludzie uwielbiamy opowieści i rzeczywiście to jest sedno. A druga rzecz, którą tak miałam w międzyczasie w głowie, to o tej przyszłości fotografii. Kiedy ja wchodziłam w fotografię jakiś czas, ileś tam lat temu, to wszyscy mówili, nie, to już koniec fotografii, koniec fotografii. Ja myślę, ojejku, to akurat teraz wchodzę, kiedy jest koniec fotografii, ale postanowiłam, a mi się uda. Ale to był czas, kiedy wchodziły aparaty cyfrowe i ta zmiana powodowała myślenie, że teraz to jest koniec fotografii. Jak widać, to było wiele lat temu, fotografia istnieje nadal i ma się znakomicie. Ale ciekawą myśl usłyszałam, będąc kiedyś na zjeździe fotografów w The New York Times. Tam jest James Estrin, fotoedytor, i on opowiedział podobną historię, dlatego tak to zapamiętałam. Opowiedział, że James Estrin ma około 70 lat, tak? Mniej więcej. I on powiedział, no kiedy ja rozpoczynałem fotografię, a to były gdzieś pewnie lata 60., to moi tam mentorzy mówili, o nie, to jest koniec fotografii, bo
telewizja wchodziła i się bardzo mocno rozwijała, czyli tę funkcję informacyjną przejmowała telewizja i wszyscy mówili, nie, to jest koniec fotografii. To były lata 60. XX wieku, więc widać, że po prostu fotografia się przemienia wraz z rozwojem technologii i mediów i dlatego powiedziałam, że te funkcje informacyjne zostały przyjęte przez internet, przez inne media i dlatego też powiedziałam o tym doświadczeniu, emocjach, ale nie było moją intencją stwierdzić, że tego nie było wcześniej, bo było oczywiście, tylko jakby jest cały czas ta fotografia się dostosowuje do czasów i no nie będzie końca fotografii, ona się znakomicie rozwija, tylko się przemienia. I to chciałam dodać, a może ktoś z Państwa chce. A to bardzo ciekawie powiedziałaś o tym przejęciu funkcji, prawda, dokumentalnej, bo przedtem z tej funkcji fotografia uwolniła malarzy. Tak, jeszcze wcześniej. Tak. No. Nie pomyślałam o tym, a to jest, co jakiś czas są te zmiany technologiczne. Mhm. To może ktoś z Państwa jednak chciałby coś dodać. Wielu próbowało ją skompromitować. Wielkie umysły, naprawdę. Nawet Brecht się w to zaangażował, mówiąc, że to jest po prostu prymitywna działalność służąca pospólstwu głównie do tego, żeby radować ich, kiedy będą oglądali swoje banalne życie zarejestrowane. Nigdy nie była prawdziwa, bo słynny fotograf w 1932 roku zapytany, po co on fotografuje, już wtedy odpowiedział, że fotografuje po to, żeby zobaczyć, jak wygląda świat sfotografowany. Co wtedy już wiedział, że fotografia kreuje, nie dokumentuje z precyzją postrzegania naszego umysłu. Widzimy bardziej mózgiem niż oczyma, tak naprawdę. Tym bardziej, że wtedy była czarno-biała. No jeszcze do tego była czarno-biała, tak. Ale pomimo tego wiele osób się w ogóle utożsamiało. To wygląda dokładnie tak, jak było. Przepraszam, czy ktoś widział w ogóle cokolwiek czarno-białego. Więc ona jest tajemniczym medium, nierozpoznanym do tej pory. Jeśli ktoś się w ogóle ośmiela wygłaszać jakieś zdanie ostateczne, to tylko się kompromituje, ukazując brak samowiedzy. Ona się zmienia na naszych oczach i pomimo ogromnego wysiłku, żeby odebrać jej ten czar. Do tej pory się to nie udaje. To tylko utwierdza, wydaje mi się, nas wszystkich w przekonaniu, że zajmujemy się czymś niebanalnym, godnym zajmowania się, bo gdyby były jakieś formuły pozwalające na zrobienie tej fotografii, to no, przynajmniej ja bym się z tego od razu wypisał, przestałoby mnie to interesować. I niech to będzie kropką, panie Tomaszu. Proszę bardzo. Bardzo ważny medium w sztuce chciałem dodać. W tej rozmowie udział wzięli Anna Gądek-Grodkiewicz, Beata Łyżwa-Sokół, Tomasz Tomaszewski i Tomek Sikora. A teraz zapraszamy już Państwa na wystawę Być silnym, zdrowym, szczęśliwym, to be alive. Dziękujemy Państwu za spotkanie. Dziękujemy wszystkim gościom. Do zobaczenia.